Naszą wizytę w Dalmacji rozpoczynamy od perły Adriatyku, czyli miasta Split. Miejsca wszystko mającego. Jeśli chcecie pozwiedzać, proszę bardzo. Pałac rzymskiego cesarza, w którym kręcono Grę o Tron. Mamy to. Jeśli macie ochotę na eleganckie restauracje i ekscytujące nocne życie, check. Jeśli chcecie posmarować się olejkiem do opalania, położyć na piaszczystej plaży i korzystać ze słońca, też jest taka możliwość. Co więcej trzeba? No, trzeba to wszystko przeżyć. Split to drugie co do wielkości chorwackie miasto, ale jedyne, w którym dawny pałac rzymskiego cesarza splódł się w jedną całość z resztą otaczających go budynków. Wzdłuż pałacowych murów rozciąga się również Riva, główna turystyczna tętnica Splitu, przy której znajdują się niezliczone bary i restauracje. Tam jednak zajrzę później. Najpierw oddam hołd jednej z najpiękniejszych kobiet, jakie kojarzą się z tym miejscem. Ze względu na swoją niesamowitą architekturę, Split stał się miejscem akcji wielu scen w kultowym serialu Gra o Tron. I tak zupełnie przez przypadek się składa, że właśnie odnalazłem muzeum poświęcone temu serialowi. Zajrzyjmy więc do Paszczy Smoka. W muzeum jest zimno nie tylko dlatego, że działa tu klimatyzacja, ale przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w komnacie poświęconej królowi nocy i jego armii ożywionych trupów, które próbują zdobyć Westeros. Ale chociaż jestem fanem Gry o Tron, to nie jestem tu dla nich, tylko dla jednej, jedynej, płowowłosej Daenerys, która, jak mówią legendy, już tu jest i tańczy dla mnie. W drodze do Daenerys odwiedziliśmy tablicę pamiątkową poświęconą ludziom, którzy próbowali być prowadzącymi Dzień Dobry TVN. Nie wszystkim to się udało. Największym heartbreakerem serii był oczywiście Jon Snow. Charyzmatyczny młody mężczyzna zatroskany nad losem Westeros. Natomiast moim ulubionym męskim bohaterem był człowiek wypowiadający tylko jedno słowo przez cały serial, czyli Hodor, Hodor, Hodor. Aczkolwiek, jak mu się dobrze przyjrzeć, to bardziej przypomina naszego polskiego doktora Wilczura ze Snachora. A wy z Wekrzaki zostawcie Marcinka. Wielu widzów na całym świecie straciło głowę dla tego serialu. Wielu z nich było też rozczarowanych zakończeniem ostatniego sezonu, ale mnie to zupełnie nie przeszkadzało, bo to właśnie wtedy Daenerys pokazała swoje najbardziej ogniste oblicze. Dlatego napiszę do niej płomienny list. W tamtych czasach mieli takie jakieś niższe stropy, ale za to mieli ładniejsze ubrania. Jakbym się tak wyrychtował na randkę z Daenerys, to może by i coś z tego było. A może i tak coś z tego będzie, bo już widzę kawałek sukni, który wystaje zza rogu. Jestem, nadchodzę, czuję twoje bijące serce. O, moja ukochana. Co tu jest napisane? Bend the knee, czyli klękaj. Dwa razy nie trzeba mi powtarzać. Masz takie zimne dłonie. A cała jesteś taka gorąca. Daenerys. Coś patrzy? Sorry, sorry. Maintenance, maintenance. Niestety nasza romantyczna ucieczka nie trwała długo i po chwili musiałem zwrócić Daenerys tam, skąd ją porwałem. W końcu nie jestem jedynym mężczyzną, który chciałby przed nią klęknąć. Jak widać, Muzeum Gry o Tron wyzwoliło we mnie niejedno pragnienie, postanowiłem więc je ugasić w oczekiwaniu na mojego kolejnego gościa. Zanim zanurzę stopy w Adriatyku, zanurzyłem się na moment w ulicznym gwarze na Rivie, na głównym deptaku Splitu, bo tu właśnie w okolicy umówiłem się z moim przewodnikiem, z profesorem historii, który zdaje się ma lekkie spóźnienie, ale to dobrze.
Profesor Dino Ivančić, którego wyobrażałem sobie jako sędziwego staruszka z brodą, okazał się całkiem rzeźkim młodzieńcem, a do tego również fanem Gry o Tron, obdarzonym znakomitym poczuciem humoru i olbrzymią wiedzą. What we just seen is the plan of the city, right? Yeah. What does it have to do with the Game of Thrones, actually? Well, believe it or not, in so many terms, like the real history is matching Game of Thrones, right? People don't realize it because the guy blending together all the facts from the antiquity days, Middle Ages, you know. But like there are bits and fragments from like European history, not only European, Mediterranean, a little bit of East. It's all inside, so that's why Split is perfectly fitting. The Bay of Slaves, let's say, Meereen, so like for right. season four and season five, because like Khaleesi was the one setting slaves free. They never explain you like Venice was the one making trade with slaves and this is how they gained the fortune. Plus they were like participating in the crusades, you know, like stealing all the right. money. So slaves, masters, we are right here. So basically George Martin stole the fiction from the history, so to speak. He created a fiction from the history. Okay, so let's go inside and see what happens when we dwell into the cellars. Let's dwell into the cellars. Piwnice okazały się gigantyczną podziemną halą, która sprawia wrażenie wybudowanej wczoraj, a nie 1700 lat temu. Rozwikłanie tej zagadki miało okazać się zaskakujące i dość niecodzienne. I think I kind of recognize this place, but I'm not sure where from. What exactly was this in the Game of Thrones? Since you are a fan, right? So this was a dragon chamber, right? This is where Khaleesi captured two dragons in the chains. You are missing only the fake staircase leading her from this door down under. And they removed it, of course, because they are not authentic to this place, but like right here were two dragons, you know, crazy one, spitting fire and the rest. But these are the actual remains of the Caesar's Palace, right? Oh yeah, this is real McCoy. I mean, this is the substructure of Diocletian's Palace built in 305 AD. So it's 1,700 years old, real McCoy. Every brick, every stone, every spoon of Roman mortar is all real. So can you explain me how did that happen that it was preserved so well? It looks like it was built yesterday. Was it rebuilt or is it the original one? Well, no, it's nothing rebuilt. It's only, well, there is a funny story, right? Because like, you know us, Slavic, Germanic tribes, we are actually barbarians. We are the wildlings in the Game of Thrones. So after we started to conquer the Roman Empire bit by bit, right, the survivors of the cities in the surrounding areas, they would move here. They were hiding here, these Illyrians, like the original people, the authentic tribe. And they were hiding here for a couple of decades. So when they moved on up, when they started to demolish Diocletian's apartment from up above, they started to drill the holes, right? And you can see the holes everywhere. Ceiling looks like the Swiss cheese. And from these holes, they actually converted all of the substructure into Cloaca Maxima of the city, like a septic tank. And they filled everything with, well, you know what, with a poop. The sewer. The sewer, yeah. So it was all filled up to the ceiling. And people, in order to prevent it, right, they started to cover everything with lime, with wapno. So it was all petrified, all of this. And that's why nothing decomposed. So do you think those tourists that just entered this chamber are aware that they are dwelling they have no clue. In the chamber of shit? No, they have no clue. Hi. They have no clue they are in the shithole, no. How do you like it? Okay? I think they seem pretty confused. So maybe let's go outside and take some fresh air. Oh, really? See? I kind of like it here. Z podziemnej kloaki wydobywamy się na powierzchnię po to, żeby odwiedzić kolejną lokację, gdzie kręcono Grę o Tron. 17 wieków temu to miejsce służyło jednak rzymskiemu cesarzowi Dioklecjanowi do zupełnie innych celów. Wait a sec.
This one I also recognize from Game of Thrones. Mm-hmm. Can you remind me the scene? Yeah, during the fighting scene when they killed Sir Barristan Salmi, right? Like there was like during the fighting scene, like the Unsullied were trapped here in the middle and the Sons of the Harpy were getting out of the niches with the huge long spears and they stabbed them all, right? So like the next scene, like all the cadavers and the corpses were lying down on the... You seem too excited speaking about this, you know. You're a history professor. You should be more serious. Come on, this is the real stuff. This is the real McCoy, right? What was happening here in real history during the Caesar times? Well, it's called vestibule, coming from the Latin vestire. And this is where this was like the main entrance inside his apartment that was like inside, right? And reality, it means to get dressed. So he was the only person inside the empire who could wear the purple color. So this is where he was presented in his purple, and then after he would go out on the square where he would be adored. I'm not wearing purple, but pink is like almost purple. So do you mind if I go out and play a Caesar for a moment? Yeah, just please. Okay, thank you. Drogi ludu Splitu, mili poddani, wasz cesarz pasma śniadaniowego opuszcza już to miejsce pełne wspaniałych ornamentów barokowej, renesansowej, rzymskiej, egipskiej sztuki po to, żeby pozwiedzać kolejne części swych okolicznych włości. A teraz pozwólcie, że z serca wam pobłogosławię. Podejdźcie proszę. Ortopeda powiedziałby, że ten pan miał palce młotkowate, ale to nie o nie. Tu chodzi tylko o wielki paluch Grzegorza Zninu, chorwackiego świętego, który podobno przez potarcie palca spełnia wszystkie życzenia. A moim życzeniem jest, żeby wreszcie zjeść coś dobrego. A w Splicie jest gdzie? Święty Antoni, podróżnik, patronuje mojemu posiłkowi w Splicie. Podróżujemy po różnych miejscach, jadamy różne rzeczy, natomiast będąc nad Adriatykiem, grzechem byłoby nie spróbować pysznej rybki, a więc wsadźmy ją tam, gdzie się ją wkłada. A już w następnym odcinku zapoznamy się z uliczną sztuką Splitu. Odwiedzimy jeden z najdziwniejszych kościołów na świecie. Dowiemy się, jak wyglądały starożytne emotikony oraz na czym polega gra w piczygin.